No i co? Podziało się przez te kilka dni, jak nas nie było. Partnerem kanału jest Alior Bank. Partnerem technologicznym kanału jest Ace Gear. Zastanawialiśmy się dzisiaj rano, w sumie nadal jest rano, więc dalej się zastanawiamy, ale od czego my... Dla ciebie jest rano, dla mnie to już pod wieczór podchodzi, jest, jest... ja to, muszę wstać o takiej godzinie, żeby tu dojechać. Sobota, godzina 8.30, pobudka brutalna, to nie jest miłe. Tak. No, no nie. nie jest miłe. Bo wódka brutalna, no. y właśnie widzowie, ja y w sobotę, żeby zdążyć na piłkę, mm. muszę wstawać o 6.30. bożej. No dobrze, no. Czy ja ci każę to robić? Trochę tak. Nie, <laughs> nie, nie. <laughs> Trochę <laughs> tak, ale widziałem, że tramwaje tutaj y puszczają jazdy testowe. Ty, Je ja widziałem, że tutaj jeździ tramwaj 17. Tak. No to to jest... To jest wiem, dobre dla pana? Nie wiem, czy przypadkiem Pan Bóg nie dał nam jakiegoś znaku. Okay. Bo 17 to rozpoczyna sprzed mojego domu. O proszę. No widzisz? Ja nie wiem, czy to czy to jest możliwe, że to 17 jest, z białej jest, jest to możliwe, bo 17 yy, zawsze kończyło gdzieś tu na Mokotowie. No to kurwa. To by sporo zmieniło to w moim by to życiu. Zmieniło. No dobra, słuchajcie. Yy. Powiedzieliśmy na ostatnim odcinku, że nie będziemy nagrywali dzień w dzień, no chyba że G2 ogłosi swój skład. No i a okazuje po, ale się, ale po co to mówisz? Okazuje się, bo ja chcę tylko podkreślić, że my mamy wielką moc. To jest niesamowite, że e, Ship Esports i G2 a, ogląda nasz odcinek, słyszą to i oni, żeby obejrzeć film, ogłaszają właśnie następnego dnia. A może jaki bali się czego innego, nawet, hmm. że ich wyprzedzimy. O, może. Wiesz, może. Orga to tam wie, że y, ktoś ich wyprzedzi. Wiadomo. No. Taki biznes. Ale Ship, eSport, Czy no. ktoś go wyprzedził? No więc przepraszamy to przez nas ten skład, że to jest znany tak wcześnie. Y, no ale nam nikt warunków nie będzie, że tak powiem, dyktował, więc w ramach powiedzmy y, podkreślenia pewnej naszej y, dziennikarskiej dumy nie nagraliśmy filmu i tak. No nie no, bo. Jest pewna zasada. Mhm. Jak my sobie powiemy, że nie nagramy, to nie nagramy. A jak sobie powiemy, że nagramy, to nie wiadomo. Dobre, no. Dobre. Dobra, dzisiaj, dzisiaj powiemy trochę o seriach, trochę o transferach, bo no, dzieją się Wordsy i wkraczają w dosyć interesującą fazę. Ruchy transferowe też nabierają rumieńców. Wydarzyła się też kontrowersja dookoła Reklesa, o której myślę, że warto coś wspomnieć. No i taki ten odcinek właśnie będzie. Jeżeli chodzi o takie całościowe podsumowanie transferów, to um, no, tak naprawdę po chcielibyśmy do niego przysiąść po ćwierć Czasu będzie akurat sporo, bo między ćwierćfinałami a półfinałami jest bodajże 6 dni przerwy, a potem między półfinałami a finałem 5 dni przerwy. Ja jeszcze jadę na PGA. A, no dobra, no ale to wyrobimy się jakoś tak czy inaczej. E, zaczynamy jednak od y, znajomej redakcji, u której dawno nas nie było. Coś ciekawego? Tak, tak. Dzisiaj e, dwie rzeczy, dwie takie malutkie wrzutki od, od naszych e, kolegów z Pentaku Esports. Nie no, braci. No, no w sumie. Braci, tak. za... braci z Pentaku No i tam jeszcze kilku innych rzeczy. Więc e, słuchajcie, rozmowa jest dzisiaj z użytkownikiem Gumayushi, z użytkownikiem Znany. Gumayushi. Tak. Ostatnio TikTokowy taniec Hu spowodował sporo zamieszania. Podobnie jak twój występ Jare Jare w przeszłości. Czy myślisz, że gdybyście się zamienili, ty wykonując taniec TikTok A zobaczcie, jaka to jest przewrotność tutaj no, dziennikarzy. No jest no. Bo to inaczej nie nazwę, bo to jest czyste dziennikarstwo. Że gdybyście się zamienili, ty wykonując taniec TikTok a Ziauchu wykonujący Jare Jare. Miałyby to taki sam efekt? Ale czy ty nie uważasz, no. że w takim razie powinna Pentaku Esports, dziennikarze, mhm. redaktorzy Pentaku Esports. To jest portal filozoficzny. Powinni, nie, to jest inna no. sprawa. Ale, no tak, ale powinni y, namówić no. Xiaohu i mhm. Gumayoshi do połączenia sił. Tak. Wiesz, Xiaohu zatańczyłby do wykonu jarę-jarę od Gumayoshi. O! To co, byłoby właśnie, niezłe. A jare jare to jest takie trochę ore ore. No. Nawet bym powiedział jare jare. Ja nie wiem w jaką <laughs> stronę to idzie, ale um, <laughs> zobacz Guma tutaj, um, i tutaj i po pierwsze na pewno jest trochę w szoku i swoją drogą mi się wydaje, że ci zawodnicy muszą być mega tacy zestunowani gdy dostają takie pytania. Tak. Wyobraź sobie, że jesteś czowim. trochę taki takie NPC energy od siebie no, bije. NPC, jak, nagle tak? dostajesz pytanie o to, i co by było, gdyby twoi e, koledzy z drużyny pojawili się przed tobą w strojach e, oficjalnych, w garniturach. Ciekaw jestem, Jaki się... zawód by wykonywali, Ciekaw no się... nie wiesz. Ja, myślę... ja jestem, czy Gumajus i zatańczyłby na TikToku, znaczy się z da. policjantem zatańczyłby się na TikToka Filmik na TikToku by zatańczył. No jare, jare. <laughs> <laughs> tak, zatańczyłbym. No i szacudeszek. <laughs> Rechę bym podał, jakby wypadł. No więc, no więc, Timan Gumayusi odpowiada w ten sposób. Wydaje mi się, że Siaochu wykonujący jare Jarę nie jest zbyt odpowiedni. Ale gdybym podjął się wyzwania Siaochu, mogłoby mi to bardzo odpowiadać. No i widzisz, no. i no widzisz. A ogólnie z tym. E, Czemużem, Ziaochu to jest bardzo smutna historia. O! Czemu? Podobno Ziaochu ćwiczył kilka tygodni ten taneczny układ. A skąd ty to wiesz? Micha mi powiedział. A skąd Micha to wie? <grymny> Prawdopodobnie od redakcji Pentaku Esports, której <grymny> no. też jest własnym y, obserwatorem. Tak? Y, tak. Ale to przez nas? Y, nie mam pojęcia. Ale mm, y, Ale ten taniec, że ochubiasz, on tam. To, to jest jakiś taki mm, taniec, no bardzo TikTokowy. Nie wiem, czy tego widziałeś. Czy ja ci go pokazywałem. On tam macha rękami. A co demonstrujesz tak taki, Ten tutaj, o. Tak o robi. A to ten, ten, ruch kojarzę. No, no, no. No, no. no, no. no bo tam tańczyli Cavs, ten Wissinguyen, co ustawia mecze w Wietnamie. Aha, no, no. No. No i chodzi o to, że Xiaohu uczył się podobno kilka tygodni tego niesamowitego układu tanecznego i chciał, żeby jego drużyna z nim go zatańczyła i chciał nominować ludzi do challenge'u i nikt nie chciał tego z nim zrobić. A co ty mówisz? Więc on w końcu zrobił sam i potem pojechał na Warsy i chciał, żeby ktokolwiek z nim to nagrał i dalej nikt nie chciał. Czemu? Więc on zaczął mówić, że tylko chyba i z nim to musi zrobić. Bardzo smutne. Ale to ci je sportowcy po prostu nie chcieli no. z nim, tak? Bo on chciał z zawodnikiem jakimś. Tak, tak. No tak. właśnie i potem się dziwić, że nikt go nie No akurat y myślę, że Koreańczycy i cichisty zawodnicy mają inne powody, za których da się ich obserwować, ale. No ale ty, ale ty byś nie zatańczył z cziało na, TikTok, na TikToku, na do do TikToka. Nie wiem, ten taniec jest troszeczkę przy połowie, szczerze mówiąc. Co to zmienia? Jak już tańczysz na TikToka, to to z zasady jest. Niepałka. No może, może. No ale widzisz, no tutaj Gumayusi... Pamiętasz Sin Pamiętam. No. On, on swoją drogą absolutnie nienawidził tego. Do tej pory y, Sin Miwak, y, jak się tylko o tym wspomni, to się czerwony robi. To prawda, to prawda. <laughs> <laughs> ale jest drugie, drugie pytanie jest do Gumayusiego i ono jest, myślę, jeszcze lepsze. Twój ostatni styl opaski na głowę. przyciągnął uwagę. Czy to był wybór modowy? Moje włosy zrobiły się trochę długie, mówi Majusi. I pierwotnie chciałem mieć inną fryzurę. Ale ponieważ nie miałem czasu, użyłem opaski. Aby utrzymać je w porządku. Redakcja dopytuje. Keria wspominał, że noszenie opaski na głowę przez dłuższy czas może powodować wypadanie włosów. Czy masz jakieś obawy w związku z tym? Cholera... <grym> Słyszałem te obawy od wielu osób wokół mnie, ale słyszałem też innych mówiących, że to nieprawda. Więc na razie zbytnio się tym nie martwię. <grym> <grym> nie wiem jak z opaską, wiem, że z czapką to tak działa, ale... Ale opaska? No jakby ma już i był łysy, wyobrażasz to sobie? No, byłoby to troszeczkę dziwne, ale jeżeli będzie łysy, to za namową Lewaja, który na łamach pentaku Esports też się wypowiadał, szybki przeszczep włosów, no tak. który polecany jest każdemu i spoko. Dobra, jeszcze jedno. Tak, tak. Okay. Jeszcze ostatnie pytanie od Pentaku przeczytam, bo yy, ma potencjał. Tak, nie, nie czytałem go całego, ale y, wydaje się całkiem niezłe. Y, pyta redakcja, też się go anality Analityk tu przynosi na scenę różne pluszowe zabawki i notatniki Chikawa. Dziś przynieśli usagi ze stuprocentowym wskaźnikiem wygranych, ale ty pobiłeś jej idealny rekord. Czy mógłbyś coś powiedzieć, usagi? No tej w sensie tej, tej maskotce, no. Gumaju się mówi tak. Usagi, przepraszam. <grywia> <grywia> oho, oho. A oho, potem oho. Ja widzę, że tu patrzysz drugą część pytania, bo tutaj jeszcze trzeba odpowiedzieć na pytanie niby od redakcji Pentaku, ale tak naprawdę od poprzedniego gracza, z poprzedniego wywiadu. I tym razem to pytanie do Guma jest od Meiko. Co najbardziej lubisz jeść w Berlinie? Klasyczek, klasyczek. Gumajusi. Ostatnio jadłem hotpot. Było naprawdę pyszne. Jadłem też bibimbap w koreańskiej restauracji. I też było bardzo smaczne. To są nienormalni, naprawdę ci ludzie są nienormalni. Oni przyjeżdżają kurwa do innego kraju, żeby żreć to, co jedzą na co dzień cały czas. No ale ktoś pisał w komentarzach, że to ma sens. No bo jakby nagle zmienili dietę, no tak, to mogłoby no wiem, wykręcić no, wiem. żołądki. Wiem, że tak niby jest, ale no jakoś mnie to... No, nie wiem, jakoś to jest naprawdę niesamowite Czeka, no nie, nie. Jest, nie jest to poziom miski z ryżem Chodzi o to, że nie, no, Oczywiście, że nie, no miska z ryżem to jest inna sprawa Tak to to tak się mówi. Showmaker show, maker, show, miska z ryżem, nie. maker <laughs> A może Showmaker miska, maker, ryżem <laughs> Może, ja nie wiem może, może jak przyjdzie do ultraligi w końcu To pewnie zmieni ksywkę Showmaker po prostu na, na miska no tak, no bo w Ultralidze gra się za miskę ryżu właśnie. <laughs> Lub ewentualnie mógłby rozważyć, e, uwzględniając jego sympatie kulinarne, transfer do e, tureckiej drużyny, która się nazywa Misa no. o, tak. to Jakiś, A tak, jakiegoś gracza czy coś znaleźć z nikiem Rice coś, albo pograć Rice, albo No coś. właśnie, o no, Rice dla showmakera w formacji Misa. No I dobra, one. nieważne. Misa Rice. Misa Rice. <laughs> dobra, Koniec psot! Nie, koniec psot, idziemy teraz do tematów ciekawszych. Um, teraz tak, no myślę, że jako pewna rozgrzeweczka weźmiemy tutaj y, na warsztat starego grzyba Reklesa, co ty na to? Mus to mus, to. Mus to mus, no trzeba, bo nerwareń się już wypowiedział, y, ludzi to troszeczkę interesuje, ale sprawa ma już kilka dni, więc y, no, naturalnie... Dla ludzi staje się, ona przestarzała. No bo powiedzmy, ten post ukazał się 16 października, mamy 19 października, więc sprawa jest już troszeczkę przedawniona. Mhm. Więc. Um, Bup, tak, ten sam, który mówił o pewnym grongie. Brzimm Ding Dongu. Boże, opublikował zdjęcie z Reklesem, i napisał, że miał wyśmienitą kolację ze swoim gołtem Po rozmowie z nim. Wie, że Rekles będzie jednym z najlepszych saportów na świecie. No, i potem mówi, że przejął od niego wiele dobrych nawyków i nigdy by tak daleko nie zaszedł, gdyby nie sympatyczny Szwed. Na to Lars, e, Larsen, ha, pomyliłem Szwedów. Rekles odpisuje Take me back. Wróćmy do tych pięknych czasów. Na co wjeżdża tutaj na pełnej. E, petardzie, że tak powiem mm, na, użytkownik, ding na Ding wiesz, wjeżdża użytkownik Popsly LOL użytkownik Popsly LOL ma przede wszystkim bardzo e, ciekawe zdjęcie profilowe, na którym jest dabująca panda, w opisie z kolei ma tak Always Serious, APA Mega Fun Discord Popsly NA Meet 392 LP Pik, Pusher of Naradis <laughs> Hashtag 3 Diddy Plinko Worldwide Kolejny Will take, the, your, we'll take girl. your girl Parody news Hashtag Casey Wynn. <laughs> Więc konto Ale po każdym z tych jest jeszcze sowa Tak, tak, tak No więc jak widzicie konto e, Sążniste, sążniste konto No tak. i piszą on tak Porzuciłeś Europę kiedy najbardziej się potrzebowali I zacząłeś gonić za No to jest napisane e, chasing Ring chasing with... Ale tu chodzi o zdobywanie mistrzostw świata no, no, no. To, to jakieś nawiązanie do koszykówki Nie jesteś lepszy od Kevina Duranta na co, yy, na co nagle, bez jakiegoś wyraźnego powodu? Rekles, który zazwyczaj na Twitterze nie pisze nic. Na wpis tego użytkownika popsy. Przypomnijmy, APA Mega Fan, Will Take Your Girl, e, Enemy 392 LP, e, LP Hashtag Casey Win. On na to odpisuje. On na to odpisuje. G2 nie tylko posadziło mnie na ławce. Pod koniec 2021 roku, w pierwszym roku mojego trzyletniego kontraktu, ale także zadbało o to, abym pod żadnym pozorem nie przeszedł do innego zespołu Leca z powodów egoistycznych, finansowych, łamane na łatwiejszej rywalizacji. Casey mnie uratowało i zrobiło wszystko, co mogło, żeby pomóc mi wrócić do Leca pod koniec 2022 roku, cofając um, buyout, jeżeli zgodziłbym się nie otrzymywać połowy swojej pensji za dany rok. Następnie w Fnatic postanowiło posadzić mnie na ławce rezerwowych po czterech miesiącach mojego dwuletniego kontraktu. Co ty tam? No, co jest? Ty jak ten Jan Euborodo? No przepraszam, tu tego. Próbując się mnie pozbyć po kilku tygodniach. W nawiasie nie udało im się to wcześniej. Tak. T1 uratowało mnie po raz kolejny i robi wszystko, co może. Nie tylko aby wesprzeć mnie w tym trudnym okresie mojego życia, ale także, aby pomóc mi tak bardzo jak to możliwe, by rok 2025 był dla mnie dobry. Złoczyńcy byli. Albo są w regionie, który opuściłem. No i co pan na to? Dzień, ja nie przeczytałem tego komentarza <grytasza> tutaj. od nie, to rozgawienie <grytasza> uniwersów zaraz zbadamy, ale. E, no co? To nie jest nic nowego, że. tu to jest drapieżna orga, bardzo. No. Ludzie tak. Y, biznes jest się... biznes, no. No ale o tych praktykach tu każdy wiedział. Tak. Um... Tutaj dużo, powiedzmy, tej strategii Jailowania zawodników, czy nie, trochę niepozwolenia im na opuszczenie G2 do innej drużyny w Europie To przypisywane jest bardzo mocno Ocelotowi No a Jankosz, którego... Jankos jak ostatnio odchodził, to była podobna historia no, no tak. Nie chcieli go puścić No tak, tak ehm, te, Ale teraz na przykład yhm, no Celota chyba tam nie ma no, nie ma oficjalnie, ale on ciągle pisze, jakby tam trochę był, więc no nie, bo ja nie wiem. Z, a, no bo, Podejrzewam, no bo z, że nie da się tego kompletnie. Z informacji kompletnie. takich ogólnodostępnych wynika, że on w zasadzie nie stracił swoich no. udziałów, nie? No więc ja nie wiem, jak to tam... E, bo dlaczego miałby stracić? Nie wiem, jak to konkretnie tam e, wygląda. Niemniej jednak, e, no cóż... Mm, Teraz chociażby, no kiedy padło ogłoszenie o tym, że Miki i, i Ike mają okazję szukania teamów, no to nie są oni jailowani, bo nawet usunięto im pewien buyout. Więc powiedzmy, że g nie chce stosować dalej tej strategii. Ale czy dziwiło to kogokolwiek tak w sumie, że takie praktyki ta orga stosuje? No nie. Można było się obrażać i można było się denerwować, ale jest to dla mnie no mimo wszystko zrozumiałe zachowanie ze strony organizacji. Aczkolwiek coś, co... Warto tutaj odnotować to fakt, że owszem, łatwiej jest Ci rywalizować, jeżeli trzymasz na kontrakcie wszystkich najlepszych zawodników i ich nie puszczasz do innych. Natomiast cierpi na tym przekrojowy poziom ligi, przez co takie G2 Esports nie do końca ma okazji, żeby się w regionie rozwijać, co teraz z kolei jest często podnoszone jako no, pewien powód tych niepowodzeń leca na scenie międzynarodowej. No tak. Niby tak, no, ale z drugiej strony to jest bardzo kuszące, żeby przeszkodzić jakoś przeciwnikowi, no. No tak. A więc. No, czy to jest hamskie zachowanie? Owszem jest. Czy tak się powinno robić? No powinno, nie, no, ale czy dla kolejnego pucharu nie chciałoby się tak zrobić? Czasami by się chciało. Ale... No. E, niezbadanym wątkiem trochę. Na razie jest to, co spowodowały te dwa bencze, które się Reklesowi tak. przydarzyły, no bo tutaj y, jakieś osoby ze środowiska sugerują, jakby Rekles miał trochę za uszami. widziałem jakiś post, że Torin zaczyna przygotowywać film o Reklesie właśnie, i co by o Torinie nie mówić, akurat jeżeli chodzi o rzetelność jego informacji, no to była ona zawsze na wysokim poziomie i no hmm. tak, tak, tak jeżeli utniemy do, do powiedzmy póki... niektóre komentarze Torina no to no, jakby no same właśnie. fakty dopóki on swoich opinii nie wygłasza to jest wszystko w porządku no. No, no, patrząc na same fakty pewnie trochę nam to powie ehm. aczkolwiek no mam taką obawę bo Torin bardzo nie lubi Reklesa, tak ogólnie więc obawiam się, że może tutaj być jakieś przekonanie z racji na personalny bajas, no ale miejmy nadzieję, że zostanie tutaj powiedzmy oddana w pewien sposób sprawiedliwość um. dalej a Jak wczoraj patrzyłem na to, jak wyglądał ten split Reklesa we Fnatic, kiedy tutaj on pisze, że chcieli go wyrzucić po kilku tygodniach. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale Rekles wracający do Leca, wiesz, kim został powitany na bocie? Kogo dostał jako wsparcie? Dostał najpierw Raxa, po tym za, właśnie wyrzucono Raxa i nie, dostał Adwiena. Aha, a, a, a kiedy był Klaj? Oj, dużo wcześniej. Wcześniej. No. Pamiętam, że był Rax, nie pamiętałem Adwiena. No, bo ja mówię teraz o tym dwudziestym, no, no. Yy, co, drugim roku? Trzecim roku? Trzecim no. roku chyba. No tak, no kasztanów niemiłosiernych. No to naprawdę, gozej się nie da. I no. ja pamiętam, że ludzie strasznie no, Rekklesa wtedy wyzywali, ale w ogóle no, niegrywalne tym. to było przecież. Po, po Yellow Starze to we Fnatic dostawał już so, samych kasztanów. Nie wiem, e, można reklesa nie lubić. Wiem, że to jest osoba, która wzbudza e, bardzo, bardzo różne i skrajne emocje, natomiast, em, natomiast e, jak sobie cofnąłem, pamięci, to te wszystkie rzeczy, które się mówiło o Reklesie, jak to on słabo nie wygląda, naprawdę chyba trochę, żeśmy zapomnieli, jak strasznych kasztanów wtedy miał. A my chyba jakoś... To są przez... odróż, że... my, my chyba, nie, my broniliśmy My akurat. chyba broniliśmy Reklesa. My broniliśmy. No i dalej będę bronił, bo uważam, że to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy w historii strzelec. No ale mamy dalej Na roz... europejskiej scenie. nie tej dramy. I tutaj Neon, czyli A.D. Carry kojarzony chociażby z teamu Vitality, czy SK Gaming, pisze tak Mogło być gorzej. E, mogłeś zostać posadzony na ławce przez kolegę z drużyny, siedzącego obok ciebie, którego widziałeś na Discordzie, atakującego cię na swoim ekranie do gościa, który cię zastępuje. No i szybko przeglądając historię Neona, znajdziemy ten e, skład, w którym ten e, bench się wydarzył. No i było to Vitality z Perksem i z Kaiserem Wątpię, żeby Foton albo Bo mogli jakkolwiek e, wpłynąć na zarząd Vitality. Nie, bo Bo nie mówi po angielsku, tak. a więc... A znając e, powiedzmy charakter Perksa do budowania pewnego składów i takiego działania aktywnego na rynku transferowym, e, czasem trochę półlegalnie, no to wydaje mi się, że to raczej w tym kierunku jest Kuksaniec. No. Swoją drogą o No. Widziałem ostatnio jakieś takie... Liki na jakichś takich Discordowych stronach i tak dalej. No. Że ta Nigma Galaxii, czy cokolwiek to będzie to chcę bo ściąga się dolecę. Uu, fajnie. No, zajebiście, następni się przejadą na nim. Ja z ciekawości bym zrobił. Bym no dobra, ty już tam zawsze jakoś jakiś takie jakoś go lubiłeś. Nie wiadomo z jakiego powodu. No lubiłem, to prawda, to prawda. Ale... Em... No, jeżeli tam nie będzie, w sensie, jeżeli jest prawdą to co mówisz, i yy, będzie rzeczywiście przez Nigmę, która ma wej za rok do Leca, yy, bo podpisany, no to kurczę, to by oznaczało, że będziemy mieli pierwszy od lat sezon bez Janko Lecu. Bo nie ma już nigdzie indziej miejsca. A nie, no cały czas o tym Karmin Korb jest mowa. To może przejdźmy w takim razie szybko do tego ruchu transferowego, bo tu pewnie ludzie nie wszyscy kojarzą. Tak jak mówiłem, o transferach będzie po quartersach, wtedy już pewnie wszystko będzie wiadomo o tym lecu. Ale generalnie padło dosyć duże ogłoszenie, że Jankos miał ofertę od Karmin Korp, ale ją odrzucił. Podobno gdzieś widziałem to w tych likach, że odrzucenie było z powodu takiego, że w drużynie Dali znajduje się Targamas. Podobno. No. I że Jankos nie za bardzo chce z Targamasem współpracować, bo panowie mieli już okazję się przeciąć w przeszłości. No i... To jest ten moment. To jest ten moment, który Karmin Corp powinno wykorzystać. Kanna, Jankos, Wladi, Kaliste, Mikey X. No, no. Niestety jednak wczoraj padło oficjalne ogłoszenie, że Targamas zostaje w Karmin Corp, co moim zdaniem automatycznie oznacza, że Jankosa tam nie będzie. No chyba nie. I w tej sytuacji z jeszcze niezlikowanych junglerów w tej lidze. Pozostaje nam GX i Rogue slash Nigma Galaxy. No i teraz no, trochę tych leśników na rynku transferowym jest, no bo cały czas nie wiemy gdzie skończy Jajk. Spekuluje się, że ma on być w Giant Oj, swoją drogą tutaj e, chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, bo spodziewam się mocnej opinii w Twoim wykonaniu. Mianowicie, co uważasz na taki temat, że użytkownik Jackis Opublikował Aha, się napisał? na swoim Twitterze Rebus, za, za, za opublikował, opublikował e, Rebus, który ludzie rozszyfrowują jako zlikowanie całego składu Giantix na kolejny split. Ty, rzeczywiście trochę tak może być. Na obrazku znajduje się Orn z, z włosami i szczotką, który ma symbolizować De Antonio. Znajduje się plakietka Sheriff'a, który, a szerif to był stary nickname Patrika. Tak. Oprócz tego znajduje się Anna de Armas, która yy, według tego, co czytałem ma sugerować Jackisa, właśnie. No i oprócz tego mamy jedną postać z The Boys i jakiegoś kota z sadzonką. I ludzie odczytują to jako, nie, nie wiem na jakiej zasadzie, ale jako Jajk i Mickey X. Jajk, Mickey X, Patrick, Jackis i de Antonio. A, de Antonio. A czemu de Antonio tutaj stawił smutną buzię? Nie wiem, na co ma wstawać, ale. Mniejsza z tym, jaki to jest skład, nie? Znowu, kurwa, w tym Znowu lecu. Znowu muszę. Mniejsza z tym, jaki to jest roster. Co ty uważasz nawet temat tego, że zawodnik twój potencjalnie likuje ci twój cały ja, roster? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Jeśli Orga o tym nie wiedziała, no to beka, dobra. Ale z drugiej strony, jeśli Orga o tym nie wiedziała... To weź, pokaż to. To no. czemu tu wstawia takiego mema? Nie wiem. Zastanawiam się, czy... Czy gdybym był organizacją i mój zawodnik powiedział, ej słuchajcie, czy ja mogę na moim prywatnym Twitterze rzucić taki rebus odnośnie całego składu, który będzie pierwszym y, bardziej publicznym ogłoszeniem y, tego, co szykujemy na kolejny rok? Czy wy jesteście z tym okej, okay, że zabiorę wam cały zasięg? No to nie wiem, ja bym powiedział, chyba cię pobierdoliło, ziomek. Więc no. ja osobiście myślę, że tego nie skonsultował, ale nie wiem. Ale to się musi bardzo pewnie czuć w tej organizacji, jeśli takie rzeczy robi. No robię. może. Albo po prostu jest y, młodziutki i głupiutki. W każdym razie: De Antonio, Jajk, No. Jackis, Patrick, Mikey X. Ciekawa no. to jest paka. Ciekawa. I jest to upgrade nad starym Giant, tak? Giantex, to Co na prawda, pewno... dalej masz dwóch kasztanów na sololiniach. liniach. <laughs> będzie y, musiał y, kręcić się dookoła De Antonio i Jackisa. To ja nie wiem. Y, no, na, ale za to masz Mikey jeszcze. Jest dużo e, hype'u dookoła Jackisa. Strasznie dużo. Mam wrażenie, że ludzie mega przesadzają. Chyba zapomnieliście. I naprawdę. Ja widziałem wczoraj e, taką na streamie, żeśmy grę robili, że e, żeby stworzyć ze wszystkich zawodników w Europie tak czysto teoretycznie, nie? Kompletnie w oderwaniu od rzeczywistości, ale... E, Trzy, czy cztery składy takie wiesz, konkurencyjne na poziomie aktualnego g Ile fajnych składów dałoby się potencjalnie zrobić z naszych gwiazdorów. I ludzie na tego trzeciego mida czasem wpychali Jakisa. Eee, no i moim zdaniem to jest jakieś straszne odklejenie. Jakby, spokojnie, spokojnie, pozwólmy tej mecie się zmienić. Pozwólmy Majdżom wrócić na mida i wtedy się przekonamy jaki jest ten Jackis. no. Nie no, weźcie, dajcie mi spokój z tym Jakisem. No większość roku Jakisa była chujowa no, po prostu. Była fatalna. Ale on jeszcze nigdy nic na dobrego koniec. nie zagrał w swoim życiu nawet. Co on zagrał w tym Entropik? No, w Entropik nie, ale chodzi mi o Leca. No. no, to, na Oleca koniec. to tak. zagrał dwa beznadziejne splity najpierw. Tak. Żałosne zupełnie. No, a żałosne. Potem, potem na Ademinach się poradził. Nie słabe, żałosne. Statystyki to w ogóle dawno nie widzieliśmy takiego czegoś jak Janis no. na Midzie. A potem zagrał e, nieży split, dlatego że siadły mu Adepiki. No. No. no nie wiem, w sensie, a żeby ten split jeszcze był taki, że on jakoś, wiesz, wykierował Giantix do półfinału, wiesz, tam do małego finału albo kurczę coś tam. No tak też nie było. Nie, ale to be fair, dostali też chyba g dosyć wcześnie w dolnym brakecie. A nie, to, ja, wiem. Run, ja wiem. Zaszczyliło ten run, ale... No i co z tego? Ale no tak, no, no czy było wybitnie, no moim zdaniem nie i... Na, na trzeci wybór? I wiesz co, dla mnie, no, no to jest przesada. Szczególnie, że jakby nóg istnieje, nie? Na przykład. Cały, z całym brakiem szacunku no. do tego zioma i brakiem sympatii. Wa zaraz was mroczny pies powiedzie właśnie. właśnie. E, w każdym razie, no jak patrzę na e, ten roster, który miałby, miałby być, no. De Antonio już pokazał w zeszłym roku, e, czy w tym roku bardziej, że, e, że tak powiem. rl ereolowe makro wystarczy na leca. Idziesz na mida, rzucasz stuna w ziutka, które akurat <grym> się no, wysunie, i zabijacie, i tyle. Mówiłem, mówiłem, że to będzie pasował tutaj do Ferajny. Sideline nie istnieje. Najwyraźniej to nie jest potrzebne nikomu, absolutnie. Poza czy tu esports, które jako jedyne potrafią grać side? No tak! No, a ile, ile drużyn zleca, ty, jeśliś potrafiłoby zagrać side'em? No, jakby mieli dobrego Seidlera. No, mamy nadzieję, że Team Vitality znak na NAKO będzie w stanie to zrobić. Mhm. Powinni to umieć. Po się. No, zobaczymy. Już ja widzę. W każdym razie, no, GX, ja, ja myślę, że to jest taka paka, która może trochę kosić. Zależy dużo od Jackisa, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, jeżeli Jackis. Nawet Adam, który przychodził jako taki typowy zadymiarz, no. E, side laner, e, wojownik jeden na jeden top playnerski skończył e, <gryw> po kilku sezonach leczu jako Sion-Player. no. no e, to taka prawda, no. E, jeżeli Jackis nie wypali w przyszłym roku, no to faktycznie GX będzie miał ciężkie zadanie stworzyć coś z. Praktycznie nic nie robiącymi solowymi, alejkami. ale, ale, ale i że to jest coś. Ale ja, ja ci powiem też, że jestem. lowki podekscytowany na Patrick Mickey X, jeżeli to miałoby się wydarzyć. Bo ja pamiętam, jak oni grali razem. No to też to było w GX. Wyglądali super. No będzie to ok, no. Patryk jest niezniszczalny. Nie ma drugiego tak niezniszczalnego zawodnika, który może sezon w sezon notować wynik no, najwyżej widzisz. przeciętny. O. I zostaje. Bo zobacz, bo to jest tak. Bo to jest tak. E, e. Ja zawsze, jak jakieś reality show jest mm -hmm. i ktoś mnie się pyta, jak myślisz, kto wygra, to ja mówię, że musisz sobie zrobić tier listę i odwal od razu tych najlepszych i tych najgorszych. Mm -hmm. Wtedy weź tego, który jest useless. Taki wiesz, cichy, nic w sumie się dookoła niego nie dzieje. On wygra ten program, bo to zazwyczaj wiesz, tam tamci się wyeliminują, bo najlepszy, najlepszy chcą ten i wreszcie zostanie taki, którego się nie boisz. I tak jest z Patrykiem właśnie. Ani on jest świetny, ani on jest beznadziejny. No. On jest taki, że no strzela tam przed siebie coś tam, zagra czasami nieźle, czasami słabo, ale tak ogólnie no to jakiś poziom tam trzyma i dlatego Patryk właśnie jest w lecz. No, pewnie za dużo nie chce pieniędzy. Bo w sumie z jakiego powodu miałby je wymagać, je wymagać? Ale za to pewnie jest sympatyczny. No, ja też czekam na weryfikację tego jajka. W końcu poza G2 Esports, w końcu bez kapsa. Zobaczymy, czy ty jesteś pan taki grajcar, jak się wydawało momentami, czy też może cię kierowali solo i teraz jak masz. Jakie side, Antonio to jest trochę no, ale, ale Swoją powie... drogą z nie, wysokiego no, no, kolnia się no właśnie, spada powiedz, co. Powiedzmy jednak na obronę jajka. Chociaż nie odczuwam jakiejś wielkiej chęci obrony jego. Ale chodzi mi tylko o to, że jednak podejdźmy do tego z pewną do zrozumienia. Tak, tak, tak. <laughs> no, bo no, no, Raz gankujesz Broken Blade'a, no. grającego na Ja wiem na jakiegoś Bina, no. A chwilę później będziesz yy, gankował de Antonio, który będzie yy, dzielnie walczył z Myrwnem. Nie, nie, to nie będzie miłe. To nie będzie miłe. E, myślę, że jeszcze wypada e, kilka słów na temat e, takich formacji jak MDK czy Team Heretic wspomnieć w naszym króciutkim mówieniu. No i oczywiście o g bo no, Zmiany się wydarzyły i to pewnie będzie tak. najbardziej obchodzi. Zacznijmy od MDK. Które ma na Mida zafreskowego sprowadzać Jojo Puna, który miał ponoć kilka opcji na zostanie w Ameryce. Podobno były jakieś oferty z Na um, ile realne? Nie wiem, szczerze mówiąc, wątpię, żeby ktoś tak na serio chciał z Elsie brać Jojo Puna. Um, ale może ktoś jest takim saleńcem. Finalnie. A w ogóle te, te plotki się pojawiały nawet w, w poprzednim sezonie jeszcze hmm. o tym Jojo Pune w lck -u. Dziwne to jest, nie? To jest bardzo dziwne, ale to. To chyba jakieś takie agencyjne gierki są. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. W każdym razie, no JoJoPeon żegna się z Cloud9 w otoczeniu niemałego skandalu. Jak pamiętacie, go jakiś czas temu omawialiśmy. Czysto sportowo jest to awans dla MDK. JoJoPeon jest po prostu lepszym graczem. Kropka, tu chyba nie ma co dyskutować. Jest to też pierwszy transfer zawodnika z Ameryki do Europy takiego wiesz znaczy, nie że z no, do nas nie, tylko... jest, nie jest to pierwszy transfer, ale taki poważny, że to y, powiedzmy uważany tam za dobrego gracza, mhm. bardzo dobrego, mhm. jeszcze nie starego, przychodzi do Europy to to pierwszy raz. No, no ciekawe, że akurat to jest wybór Żapiuna, bo ja wczoraj też na streamie no, tak nie miał przesadnego taką... wyboru w, w, w Ameryce już. No, yy, w... No ja może, z tych najlepszych tym, po, może nie no, było po, te, po tej akcji. A wiesz, a iść do y, Dignitas czy innego no. gówna? No może rzeczywiście nie miał jakiegoś wybitnego wyboru. Słyszałem, że Shopify Rebellion chciało trochę zainwestować w roster z Fudge'em i wtedy on tam mógłby też iść i pewnie to już samo w sobie byłoby całkiem niezłe nie, no jak na wtedy Tak. Ale e, kto by chciał grać w drużynie szopi, która pi, 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 pi? Przepraszam, To jest to jest ta firma? Chyba Co? tak. To jest chyba ci? No. nie? Ale kto by chciał grać właśnie w drużynie która się nazywa Shopify Rebellion, no. Bez przesady. Ej, no nie wiem, no w sensie Cristiano Ronaldo chyba. No nie wiem, nie, nie lubię tej nazwy. Ej, w każdym razie zastanawiałem się wczoraj na streamie, jaki jest sens, jak jesteś w Ameryce graczem, czy jest duży sens iść do Europy? Bo, bo nieironicznie, ej, myślę, nie że to jest ten czas, że trzeba zadać pytanie, czy NA niestety pod pewnymi względami nie wyprzedziło nas już jak Europy. Czy to jest wielki awans sportowy? Tak, ja, co? Czekaj, pod jakimi? No, czy nie jest lepiej dla Ciebie grać w lidze amerykańskiej. Ale zawsze było. No nie no, sportowo nie zawsze. Nawet nie, przez większość to... czasu tak nie było. Ale to, to sportowo, to tam. Ale myślę, że aktualnie podział się jest taki: jest to najlepsze jako drużyna zachodnia? No. No tylko że potem jest dyskusja. Bo mamy drugą bezdyskusyjnie najlepszą drużynę w Europie, to jest Fanatic. Nie? I teraz jak umieścimy Fanatic w połączeniu z... FlyQuest czy Team No to Liquid. właśnie o to chodzi, nie? dlatego jeśli nie grasz w g w Europie, no to nie graj w Europie po prostu, no? jeśli możesz tak grać myślę. w Ameryce. System ja, Ameryce? To może moje... lepiej grać y, sobie w Team Liquid. No. Jesteś Sy... kojarzony, no. szanowany. Granie w Mad Lions, tam dla hiszpańskich fanów wiadomo, ale to czują po pierwsze tylko ci, co już są naprawdę w środku, a ja nie wiem, czy JoJo Pyun to zawodnik, który tam będzie siedział y, dwa lata. Szczerze wątpię. Zobaczymy. Na przykład yy, wątpię, że bez konfliktu trzy miesiące się uda im wytrzymać. <gry> a co mówić jakiś dłuższy czas. A więc o ile nie grasz g tu, no to nie przychodziłbym z własnej woli zenej. Jedne co to wyższy poziom Soloku tu w Europie, troszeczkę niż tej Ameryce. Tu myślisz, fatalnie. To myślisz, że gra na to jakoś ten? Tak nie, myślę, to, że, myślę, że trochę, trochę to wpływa na sam poziom, powiedzmy, treningowy. No ale nie, to jak, na pewno. jak ja myślę na temat tego, jak wygląda aktualnie format Tleca? Moim zdaniem jest gorszy niż format LCS-a, gdzie gramy best of trójki, które są fajne. Tak, 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 tak. Ale... Ej, a jak to w ogóle jest możliwe, że w NA jest niższy <coughs> poziom solo Q? Jak to w ogóle jest możliwe? No, masz dużo mniejszą pulę graczy, jest problem taki, że... Czemu tam jest mniejsza pula graczy? No, jak bo... to działa dokładnie? Bo Stany to... Jest rynek, na którym dużo więcej konsoli się sprzedaje. I tam jest dużo graczy ale konsolowych. A to co nie grają w Lola? No nie. Aha. Bo są popularniejsze gry właśnie na jakieś Xboxy czy Play. Nie, no to, to wiem, że tak jest, no. ale myślałem, że tam jest tyle ludzi, że i tak gra Nie, nie, dużo. nie, właśnie jakoś. No bo rozumiem, że enie, No to jest również i Meksyk, i wszystko, nie? Yy, no. Kanada też, no. No Kanada też, tak, to prawda. No nie wiem, jakoś tam jest średnio. Ten też problem jest taki, że. Scena tego, wiesz, taka odpowiednik Ereli trochę nie istnieje. Oni mają te ligi, jakieś. E, te niższe. Jakieś, właśnie, związane z uniwersytetami i no tak, tak w sumie dalej. Tam nie ale ma, to nie, e, nie ma Ereli. To nie działa jakoś wybitnie. To, to nie jest za mocna scena. No ale e, myślę, że format mają lepszy, broadcast mają lepszy. Tak. Widownie, chyba, mają gorszą trochę, ale ja uważam, że. E, ale lany, w, Europie, w Europie spada to wszystko, yy, i trochę fake data jest nam wszystkim serwowana przez Rajot, że, tak, że jest tak fajnie, jeżeli chodzi o zainteresowanie ludzi. No, nie uważam, żeby Europa oferowała, tak powiedzmy, merytorycznie bardzo dużo więcej. Pewnie jest to fajna przygoda dla takiego drzeżopiuna. A na Spoko. pewno, właśnie, właśnie do tego chciałem przejść na sam koniec, bo mnie tak, wiesz, krytykujemy ten ruch i tak dalej. No. Ale tak szczerze. No to dlaczego by nie dla takiego młodego gościa nie zagrać sobie w Madlając, no? A może iść tam. Dlaczego nie? Po pierwsze, po pierwsze, jest mm -hmm. duża szansa, że on się naprawdę okaże kozakiem. Wiesz, że przyjedzie sobie do następnego regionu i tu też będzie kasował dziadów. Bo myślę, że on naprawdę jest dobry, jeśli chodzi o granie w kompanie. Nie wiem, jak tam się dogada i tak dalej. Też ciekawi mnie, że to w ogóle ciekawy ruch jest. Tak ogólnie, że takiego gwiazdora po takich przejściach akurat madlając mhm. bierze do swojej drużyny, kiedy cały czas się słyszało o tym, że oni to by chcieli, wiesz, taka Hiszpan z Hiszpanem albo, mhm. albo ktoś z Hiszpańskiej Ligi albo coś takiego i nagle taki transfer, gdyby mi ktoś powiedział, e, zapytał, powiedział mi, słuchaj, Jojo Pion przychodzi do którejś europejskiej drużyny i to jest potwierdzone, ty zgadnij której. To ja mówię ja fanatyk. To ja Lions bym nigdy w życiu no. chyba nie powiedział. No. I to jest ciekawe w tym transferze, że Lions wykonuje taki ruch, którego byśmy się po nich nie spodziewali. Yy, I to chyba jest dobry ruch ogólnie. To, to jest najciekawszy transfer yy, tego w sezonu. Na no, razie. Tak. Myrvn, Elioja, Jojopiun, Supa, Alvaro brzmi naprawdę... Nie no, fajnie. Fajnie. Brzmi to dobrze. To dobrze, Widzicie, no. ile można zyskać wyrzucając jednego Polaka. Znaleca. No tak, no właśnie, wiele drużyn. <laughs> wiele drużyn. sprawdzi tę strategię. Drogą madlając będzie szedł. ostatnia drużyna, o której słówko jedno, ale też nie, nie wszystko, bo wylikowane są prawie wszystkie drużyny, ale tak jak mówiłem, odcinek większy będzie później g tak jak mówiliśmy, e, za Jajka i Mikiego mm, będzie grało ze Skiumondem w dżungli i Labrowym na saporcie, e, Więc dla nas z rozdziwienia, ale część ludzi na pewno trochę tak, e, wiesz, ukło ich to, że szybko umarła nadzieja na roster z Inspiredem, Keryą czy czymkolwiek takim. No nie, no z, z całym szacunkiem, no ale po jakiego, po jakiego grzymota Keria miałby przychodzić to nie. chodzi tu. <laughs> może już ma dosyć redakcji Pentaku Sports, która nie operuje. No, w może, Europie. może, może, ale to chyba jest jedyna, e, jedyny, je, jedyny powód. No. No. Jeszcze ten Inspired, to jest, to to jest, wiesz, to jest, powiedzmy, że to było jakkolwiek możliwe. Chociaż Ditu nie wydałoby takich pieniędzy, żeby ściągnąć Inspireda, e, ale było możliwe. Tak sobie myślałem, że kurwa, a może ktoś powie, który z inwestorów powie, dobra wiesz co, No masz ten milion dolców, niech mnie tam rodzina głoduje, ale Inspired przyjedzie tu, nie? No ale z to ja nie wiem, co by się musiało Nie, no kończymy. Boli mnie, że to akurat, bo ja nie rozumiem do końca tego transferu, jest bardzo dziwny. No ale czaję. no, tu szuka nowego Prodigy. Po raz kolejny, mm -hmm. Skiumont y, niszczy SoloQ od dłuższego czasu już Niszczy solo miał rok, w którym tak naprawdę wygrał wszystko, co no się właśnie. Dało w RL-ach. Dostał e, MVP LFL-a, e, no ale e, chcesz ciekawostkę? Wiesz, kto w zeszłym roku dostał na Spring e, MVP lfl Czekaj, myślę. Jakiś Leśnik pewnie. nie. Nie? Nie, nie, nie. nie, nie. Był to o A Zoel? a no Zoelis, Więc rzucie, 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 rzucie. Rzucie, ja tylko mówię, Ja wiem, ja rozumiem. Tytuły, mistrzostwa, wszystko. Nawet Zoelis był MVP LFL-a. A my się cieszyliśmy, jak z przychodził spokojnie. do leca. Ja pamiętam, że było, tak mówiliśmy, że dobry, dobry. Że spoko, ruch. Ja chyba byłem taki, że no okej, okay, ale... I bo ja pamiętam, że tak... Właśnie ciągle słyszałem, jaki ten Zelis jest zajebisty, a potem zobaczyłem go na MMA Masters, jak intuje Blitzkrankiem i trochę się wkurzyłem, Coś co to być. Ale bo, okay, jak potem się okazało, Blitzcrank to jego mocna postać, no, bo no, jeszcze tak, wtedy tak. ludzie nie wiedzieli jakiego ma Heimendingera. No, no niestety <laughs> zarysa w lecu nie będzie, nad czym bolewamy. Więc tak, no G2 Esports idzie pod te, pod te rozwiązania powiedzmy najprostsze, najbardziej powiedzmy spodziewane przez ludzi, jakim to wyjdzie. Myślę, że tak samo znowu wygrają wszystko, ponieważ mają kapsa. Część w się sensie, G2. Tak, tak, tak. No, G2 wygra wszystko, tak. E, kolejny problem, w sumie jaki mam z tymi transferami, wszystkimi. Niestety ten off sezon nie rozwiązuje tego problemu. A ten którym... sama zostaje? No, no, czemu tak, on tutaj no, nie pozostanie. jest w ogóle? Coś widziałem: jakaś gadka się zaczęła wczoraj od tych likerów na temat G2 Kaliste. I... Ale patrz, ale widzisz? Oni kminują podobnie jak ja. No. Oni kminują podobnie jak ja. Ja się z tym zgadzam. Że na pewno G2 siedzi mój kurwa, Ja wam mówię, że tego kalistę jakoś no. wyciągnąć trzeba. Bo ludzie w niego wierzą, a no. nam bo trzeba e, właśnie człowieka, którego miał ja wierzyć. To prawda. I ten kaliste byłby w DITU idealny, bo wiesz, jest taki młody obok kapsa. jest no. następny kaps, on nas wyratuje, Europę. E, tylko że e, na ten moment kaliste jest nie do wyciągnięcia w żaden sposób z no Karminkowa. Ja raczej nie wiem, nie. ile. Załóżmy, że DITU stwierdzi, że. Dobra, wieszcie co? Mamy nieograniczoną ilość pieniędzy. No. Ile chcecie za tego Kalistę? No to się... w tym sezonie no. jakby Karmin Korb miało sprzedać Kalistę, to by były jakieś niewyobrażające pieniądze. Niewyobrażające. Tak, ale jako Hansa byłbym taki wściekły, ile razy możesz wygrywać Leca i być najlepszym AD w tej lidze, żeby ludzie na kredyt chcieli wziąć ziomka z tak, tak, ponad ciebie, tak, nie? Tak, 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 tak. No. Ja, ja jestem przekonany, że kalista i tak i tak będzie grał Gito. Kiedyś, prędzej tak. czy później? Tak. Może. Znaczy, jeśli okaże się dobry, no bo A, może okay. być tak, że Kalista zagra ten sezon, się, popatrzymy, co to kurwa nie, jest. Nie, ale ja mam nadzieję, że ten Kalista jednak będzie dobry, bo... Daj Boże. Bo Daj Boże. jeżeli, bo bo jeżeli nie, to... czeka nas kolejne rozczarowanie... A, padniemy wszyscy tutaj. Ja wczoraj mówiłem, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której wyjdzie kurwa Patryk z Mikiejeksem i... Że tak powiem napierdolą garsi temu kalistę to, to będzie bardzo smutne dla nas wszystkich. No tak. Jakby Patryk tam e, okazał się solidniejszym strzelcem. I, jest, no boby, i do przebiegł. tego kalistę. No to byłoby śmieszne. W każdym razie. Albo Karski z Hylisangiem. Wydaje mi się, że ten ten sezon nie pokazuje nam. E, czy może bardziej nie znajduje rozwiązania na ten problem rozproszenia talentów? Znowu wydaje mi się, że bardzo wielu dobrych graczy europejskich kończy bez teamu. Że nie widzę jakiegoś mocnego kontendera wobec G2 Esports. Oczywiście może być tak, że G2 trochę sflopuje i jeżeli oni trochę będą gorsi niż byli, to pewnie Fnatic, jeżeli zostanie tym samym rosterem, a na to się zanosi, mogą gdzieś tam urwać jakieś mistrzostwo. Ale, ale w gruncie rzeczy nie ma... Przynajmniej na ten moment, mam wrażenie, nikogo takiego, kto by się wbijał tutaj z ambicjami na TOP1. No no, może chyba MDK? Że, chyba, że Kaliste. <laughs> chyba, że Kaliste pójdzie z Jujitsu, to wtedy Han sama O, i wtedy, no. i wtedy mogłoby być ciekawie. No. Chociaż czy... Chociaż dalej jest tej drużynie Humanoita, więc nic dobrego nas nie czeka. Dobrze, tyle na, o transferach dzisiaj. Słuchajcie, w tym pełnym wieniu. Dla koneserów tego kanału, ja zostawiłem specjalnie dwie drużyny, których yy, nie chciałem się omawiać. To jest Heretics i SK Gaming, bo to będzie osąd. To będzie osąd, a nawet odsąd od, od czci, i wiary. czci i wiary. Tak, tak, ponieważ czci i wiary. ruchy transferowe, jakie podejmują te ekipy, są tak okropne, że no, trzeba przygotować się na specjalny roast. A teraz idziemy na Warcy. Teraz idziemy na Warcy. Bo trzeba o tych kwestiach bieżących też trochę pogadać. Nie o tym, co może się wydarzyć, albo co się wydarzy, ale o tym, co się wydarzyło. A wydarzyły się dwie naprawdę bardzo fajne serie, czyli LNG kontra Weibo i Hanwa Life na BLG. Rozgrywaliśmy górny bracket, zgłoniliśmy półfinalistów. LNG przegrywa na Weibo wynikiem 3 do 1 i odpada. Z kolei Hanła ponosi porażkę z rąk BLG również rezultatem 3 do 1. No i taki element wspólny tych obu porażek, yy, albo zwycięstw, zależy z której perspektywy, będziemy patrzeć, to to, że drużyna, która zwycięża, była formacją, która grała tego Suisa najdłużej. Czyli tak, do 3. Była to też raczej drużyny, które były postrzegane jako gorsze na ten moment. Jako delikatny underdog. Oczywiście z BLG to nie jest nigdy łatwe pytanie. Nie, dlatego, dlatego tak na nich patrzę z taką... Do zastanowienia jednak, czy to jest prawda to, co ja mówię. No. Ale jak tak patrzyłem na... Ja osobiście stawiałem na BLG, nie no. stawiałem na Weibo, w żadnym ja też. wypadku ale na BLG stawiałem, ale tak jak patrzyłem na ludzi, co piszą, co mówią, jak myślą, to raczej na Hanwe stawiali. No, zdziwiło mnie to, że aż tyle jest przekonania w... na Hanwe. Ja też postawiłem na LNG, ale pamiętam, że jak, jak gdzieś tam byłem pytany na tym podcaście wordsowym właśnie o tę serię, to wszyscy od razu tak powiedzieli nie, nie ma szans, Weibo, koniec. Więc, e... Więc tak trochę narzucili taką Taką narrację, a, i, i, a ja tam powiedziałem, że kurczę, no raczej LNG, zgadzam się z tym, ale na sam koniec widać było, że Tarzan trochę lepiej zaczyna grać, że trochę, trochę ta, to, to Weibo tak. się klei i, i rzeczywiście no, no, no skleili się nie najgorzej. A myślę, że to, co przeszkadza tym drużnom, które wychodzą z lepszym wynikiem, to jest za długa przerwa. LNG miało ile? 12 Aha. dni przerwy? Tak. LNG ma ponad dwa tygodnie przerwy i widać, że to zastanie. I powiedzmy nieobycie w tak. profesjonalnym uniwersum e-sportowym z Jezcze, grą jest, jest problematyczne. Jeszcze Genji czeka w Pierdol no, od, grającego, od grającego na bieżąco FlyQuest. No to na szczęście jest niemożliwe, ale... Genji miało przerwę? Tak. Genji jest faworytem? Tak. FlyQuest grało do samego końca? Tak. Wszystko się, Wszystko się zgadza. zgadza. Ale wiesz co ja ci powiem? I to jest właśnie oznaka upadku Genji. No, no, niestety. Proszę powiedzieć. Znalazłem wczoraj... Na profilach Genji materiał audiowizualny, na którym Czowi. Rozbija się po berlińskich pubach, po berlińskich barach. Co ty mówisz? I wyobraź sobie, próbuje po raz pierwszy berlińskiego piwa. Uuu, ale alkoholowego? Alkoholowego. Co ty mówisz? I on bierze łyka tego piwska. Mówi tak. To może być najlepsze piwo, jakie piłem w życiu. Oho. I potem i on tak siedzi i taki zmieszany nagle mówi Chyba powinienem zamówić całe dla siebie. I tam go podjąć orga Dawaj kurwa, zabamy, zabawę I tak mówię, aha, świetnie, alkoholizacja, w trakcie turnieju! Kurwa gnoje Do roboty, a nie, a nie na imprezę. Sobie, zaczyna się drwać flykers i... A na backstage'u O, na temu winna! A tam Gendzi wychodzi w stroju kurwa niemieckim, tradycyjnym Oktoberfest świętowany. To jest nie, subem Gendzi. Nie wiem. No to niech szykuje się Namida. Chyba tak, no. Niech szykuje Ari. No ale wiesz, to już głowa paruje. Dwa tygodnie bez gry, no to zaczynasz nagle no. robić y tur po barach i robić robić listę Prowarów. On mógłby jak Tomasz Karolak. No. Tomasz Karolak pije piwo. Hmm i pali papierosa naraz, to w ogóle nie musi trzymać papierosa. On to kiedyś pokazywał, że wiesz, cyk, w tak zwaną diastemę yes. e, zakładasz tutaj, prawda, w ten ten i wiesz. Yes. Kiedyś to pokazywał oh. naprawdę Tomasz Karolak w biedny, telewizji. Biedny, szerbatek. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie e, tak, no widać, że te teamy bez gry trochę e, trochę gorzej wpadają. Ja w tym miejscu obligatoryjnie narzekanie na brak dolnego braketu. Ehm, no, proszę. Ale tyle. A, tak okay. Nie, nie. Myślałem, że chcesz coś powiedzieć. Nie, chciałem temat. tylko właśnie powiedzieć, że. Powiedzmy jeszcze słuchali... coś na temat braku koszyków i... Braku le, le, le... koszyków i systemu kwalifikacji <laughs> Lesa na Mistrzostwa Świata. Więc jak oglądacie... nie uważam, treści, że ja małmasy swoje no tak. zniszczone. To wstawcie sobie tutaj to, co bym powiedział za każdym razem. No i wiecie, co ja uważam na ten temat, <laughs> więc. No. <laughs> więc. Um... Teraz tak, zaczniemy właśnie od LNG na Weibo Gaming. Meta się zmienia, mój drogi. Szanowny kolego, meta ewoluuje i musi przyjść znowu Genji i nauczyć dzieciaki nowych rzeczy, bo oficjalnie to trzeba powiedzieć. Czowi i Kanion zepsuli te mistrzostwa. Zepsuli je, bo najpierw wepchnęli ludziom do głowy Smoldera. Tak. Ludzie najpierw zaczęli, o, Genji wygrywa Smolderem. Dawaj Smoldera. Smolder super. Pograli, poprzegrywali, nie, jednak Smolder jest do dupy. Przychodzi kolejna seria Genji. Grają Nocturn e, Ari. Tak. Teamy zaczynają wyciągać, nagle działa na początku, zajebiście, ale im więcej tych gier, im więcej Nocturnów, tym jest coraz gorzej. I mam wrażenie, że szczególnie w tych ostatnich seriach, no. to już tak powoli się rakiem wycofują tak, z tego tak, Nokturnu. No, z Nocturnem to tak jest, no, że no. on jest dobry na zaskoczenie. No. Bo wiesz, o kurwa, no. ciemno. Okay. Teraz, teraz Genji musi przyjść i znowu jakieś gówno losowe dorzucić do kotła, żeby teamy znowu znały, Yo, jakie to jest mega losne! ten Nocturne to jest najlepsze. Najlepsze, <laughs> bo wiesz, bo ciemno się robi na mapie i wiesz, pierwsze twoje te, no broken to jest, ja nic nie widzę! Nic no, no. nie widzę. Problem się robi wtedy, kiedy ty wiesz, że zara będzie ciemno. Nocturne przegrał ostatnie 5 gier z <laughs> Na Mistrzostwach Świata A Nocturne jak przegrywa to jest kompletnie useless On zawsze robi się ciemno Wskakuje i pada Potem jest tak Jest pięć porażek, wygrana Wygrywa nim Umti w meczu FlyQuest kontra Team Liquid Więc powiedzmy, że no Nie jest to może gra e, Z której najwięcej wniosków powinniśmy I Potem jest porażka Jak to? Przecież on Nocturnem właśnie zmiażdżył lewego no, no, dobrze, nie, Lewego, no, lewego. Lewiego jest też dwukrotnie wygrany Nocturne w meczach na Nagam Esports, ale kiedy, że tak powiem, poważniejsze teamy się za niego biorą, no to no tak. raczej on przygrywa, więc e, trochę nam napsuło e, Genji, trochę drużyn, które złapały wkrętę. No Kurwa, i. że ludzie w tego smoldera uwierzyli, no no, to jest dopiero dobre. Ty, mi ma taką pompa, mówi. słuchajcie, wkręcimy wszystkim. TAKĄ IDIOTYCZNĄ oni, METĘ, wiesz, oni... a, a MY MAMY JUŻ GOTOWE TO CO, Ale dobre. zobacz, ale zobacz Oni yy, chcieli y, drogą T1 hmm. iść no. Wiesz o co chodzi Patrzyli na te mistrzostwo, mój kurwa w w Korei zawsze na nich wygrywa, no. A potem przyjeżdża ten obszary faker no. <noise> I jakoś wygra to mistrzostwo No nie wiadomo jak, no nie potrafi już grać Jestem 10 razy lepszy od niego, co mi się myśli Sprawdźmy co oni robili do tej no. pory I analizują Aha, wyciągacie losowe gówno! Gracie Caitlyn na saporcie. I inni myślą, że to jest broken. Działa? Działa, działa no. To dawaj Smoldera! No, e, więc widać, że drużyny troszeczkę się troszeczkę się tutaj e, dają złapać pewną pułapkę, pewną esportową zasadzkę. No, ale już pomijając, powiedzmy, ten aspekt, że nocturn i Ari zaczynają przegrywać, no to mam wrażenie, że do aurory, do Jone, do Jaxa, który też ostatnio bardzo, bardzo mocno tutaj nam rośnie, trzeba dopisać kolejnych bohaterów, którzy zaczynają być problematyczni. Mhm. Moim zdaniem. Nie ma drugiego tak dobrego Adikera jak Ashe Aszka, aktualnie. Ochydne. Wydaje mi się, że Gnar w rękach dobrego gracza robi kompletne oranie. I jeszcze kolejną postacią, którą chciałbym dorzucić jest Skarner, o którym wiedzieliśmy na początku, że jest mega mocny. Potem nagle nie wiem, co się stało, że trochę tego skarnera ludzie zaczęli odpuszczać i teraz znowu do niego wracają i znowu znaczy, Skarnera no, jest super No tak, no może troszeczkę. Ale ogólnie to gdzieś tam się kręcił cały czas. No, no tak, tak. Nie no, skarny jest turbomocny po prostu. no Turbomocny. No, e, więc e, powoli powoli coraz to inne postacie nam się pojawiają. E, też coś, co w serii akurat Hanły na, e, na BLG e, znowu trochę zamieszało, to to, że nagle Silas jest. Postacią do zblindpikowania w ogóle na ta, B1. Ta. I, I dwie fantastyczne gry, zarówno Zeka, jak i Knight, nim, nim serwują, jednak wybierając go e, w nie najwygodniejszym meczu na linii, bo to dwa razy było zestawienie przeciwko Ari, no ale e, robili nim kapitalne rzeczy. Więc... Ja, ja akurat nie wiem, czy to jest dobry blindpick, e, nawet po tak tym, co zobaczyliśmy. Nie. W ogóle ta seria była dziwna, jeśli chodzi o draftowanie. E, tak, wiesz, w, w, widać było, że uczął się. Yy, na przemiennie yy, jakieś rzeczy na temat siebie. Tak. Ale ja nie wiem, czy te rzeczy będą dobre yy, grając na kogokolwiek innego. No dobra, to, to możemy w sumie zacząć od yy, wczorajszej serii, bo, bo yy, akurat dość dużo się do niej przygotowywałem, się zastanawiałem nad tymi draftami, jak będą wyglądały yy, i... W sumie, a to my, się... już o, my już omówiliśmy tamtą poprzednią. No nie, a to mamy od LNG jechać? A myślałem, że to już z, z, zrobiliśmy. Yy, no dobra, no to o tej pierwszej chińsko-chińskiej grze. Wie, wiesz, co mnie rozczarowuje? Że, kurczę, LNG tak, tak ładnie się zapowiadało. Grali tak wiesz, tak różnorodnie tutaj potrafili i ona zagrać fajnego, i ten scout na, na Galio. Tacy pili, kurczę, fajni młodzieżowi, piękni. Ok. I wyszli na ten. Na tę te było piątkę. Ee, zagrali nocturna i się, i się nagle wszystko, wszystko położyło. RNG swoją drogą jest orgą, która nie ma prawa odnieść sukcesu, nieważne jakie są okoliczności. Oni ONI dopiero zawsze kończą na quartersach. To jest chora akcja. No. E, widziałem, że Gala chyba cztery razy z rzędu odpada w ćwierci na Mistrzostw Świata, nie? Przykle to jest z tym galo, bo on jest naprawdę bardzo dobry. Tak. Jest naprawdę bardzo dobry. Taki top of the top, jeśli chodzi o strzelectwo ogólnie, A, ale. No nie wiem, no. Oprócz tej jednej mapy, gdzie scout. Co to jest? Gdzie ty to masz? To jest tam, to jest taki odświeżacz powietrza. W szafce? Nie, na szafce. A, na szafce. No. E, e, oprócz oprócz e, e, jednego podrygu od scouta, no to Kurczę, no nic, nic dobrego to LNG nie pokazały. Ja, no ja nie, nie. Ja naprawdę było... nie wiem o co w tym chodzi. Ja nie rozumiem dlaczego tak jest. Najgorsze jest to dla LNG, że to mogło być 3 do 0, bo nawet ta mapa wygrana przez no tak, nich no była, tak. była bliska. że znaczy, no leciał trochę troll, ale, ale waybok go łapało i, i naprawdę niewiele brakło, tak, żeby, tak. żeby to poszło w drugą stronę. No um, niesamowicie odpalony nagle jest Ziochu. Ja nie wiem o co chodzi, no. ale Ziauchu gra naprawdę świetną aurorę. Eee, i, I ogólnie tak na początku oglądałem te ale jego to mecze. Ale tańcu TikTok. chyba tak. Oglądałem te mecze i no, każdy widział, że bo tak, no, no nie klej się, no coś tu light postrzela, coś tu działku porobi, no ale, no, ale tutaj to, to, to nie ma jakoś, nie wiem, jakiegoś nie Z tym Tarzanem potencjału. to też nie do końca wiadomo o co chodzi. Tak, tak, tak. No. No. A, a tu nagle wychodzą i, i wyglądają fenomenalnie. Eee, I tak y, powiem w ten sposób, to, że LNG wygrywa. Y, Mapę numer e, to co, dwa. Wejbo 1. Nie, nie. Polka z Nie, 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 nie. nie, 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 nie. To, to, że, to, że LNG wygrywa mapę numer dwa, dostając Jacksa, Sejuani i Jone Topside. Jak coś takiego widzisz na tych horsach, to co trochę jest gwarancja zwycięstwa, nie? W sensie. To jest chyba najmocniejszy topside, jaki możesz sobie aktualnie wydraftować. No takie mam wrażenie. No. Owszem, owszem, tutaj dostało Weibo Aurore i tak dalej, ale... No to, że tak LNG miało problem, żeby to dowieść, to też pokazuje, że no, Weibo stawiało niemały opór. Um, myślę też, że ta seria pokazała nam, że tak jak do tej pory często na turnieju gdzieś później się tych strzelców brało w drafcie, tak Ezreal i Ashka na tyle wybijają się na resztę e, AD carry aktualnie, że bardzo warto ich y, zaznaczyć szybko dosyć w drafcie, zgarnąć sobie w pierwszych trzech nawet. No tak, no bo też nie za bardzo wiesz jak na to odpowiedzieć na przykład. No. Na tego Izraela, no to tak. Nie będziesz jakoś specjalnie dobierał botlejny, żeby przeszkadzać no, Ezrealowi, no. No raczej nie. Z Aszką jest o tyle łatwiej, że że e, możesz w Aszkę spikować coś, co będzie miało łatwe wejście w nią. I jeśli rzeczywiście dobrze, to zagrasz ta aszka, za bardzo nie ma co zrobić. No ale jeśli Aszka wytrzyma, no to ona samą r już od siebie yy, dodaje bardzo dużo do drużyny. A więc no chyba tak jest, jak mówisz. No, ee, to można powiedzieć. Fajnie, że byliście LNG. zagraliście sobie cztery mapy. Właśnie w, To jest problem z tym LNG. się, że tak? I, nawet i nie będziesz przez to, co oni pokazali, tętnił przesadnie. No, no tak, bo nie ma luzery z braketu. No. no i już ich żegnamy. Co jest moim zdaniem problemem? Ale no yy, tak, szkoda orgi, bo po raz kolejny to się dzieje. E, tutaj była akurat taka fajna honorówka między nimi, no bo w zeszłym roku był Tarzan e, w tej, tej organizacji, wymienili go i teraz on mieści się i wyrzuca ich z turnieju za Tam. karę. E, więc to powiedzmy takie sympatyczne dla niego indywidualnie. No dobra, tyle o tym, bo to już było przedwczoraj, także e, bez przesady, kogo ta seria interesuje. Zresztą to było Chiny kontra Chiny też w ogóle w Polsce mało no zainteresowanych. Tak. Ciekawiej było w meczu HLE kontra BLG. No i właśnie, tutaj zastanawiałem się nad kilkoma rzeczami wyjściowo przy tej serii. Przede wszystkim, co się wydarzy z Jaxem. Jak Billy, Billy będzie go respektować pod kątem Dorana, bo to jest jego najlepsza postać. Z drugiej strony, no to jest też chyba najważniejsza postać na turnieju dla BLG. No więc właśnie. czy chcesz go odpuszczać, czy nie? Jak chcesz te sprawy ugryźć, czy. Hmm, czy w sytuacji, w której BLG ani razu też nam nie pokazało, Jone, czy są gotowi zagrać, Jone, czy nie są zmuszeni do banowania i Aurory, i one, kiedy grają a z red side'u. No hmm. a jeszcze grasz na Zekę. No, no właśnie, no właśnie. Jedyne co z tego duetu, no to Night raz pokazał Aurorę, było ok, ale to nie jest taki wiesz, wielki aurorowy team. Hmm, do tego oba z tych zespołów do wczoraj ani razu nie skorzystały z Nocturne plus Mage. No i na sam koniec zarówno Elk jak i Viper nie do końca łapali od początku te tendencje, które pokazały nam, pokazał nam ten pierwszy finał, czyli Ashka bardzo wysoko, Ezreal też bardzo, bardzo mocny. To głównie wynikało z tego, że Hanua raczej skupiała się na tym, żeby wydraftować sobie wyśmienity top site. nie... Tak. Zadziwiająco I, często i, dostawiali I to dostawiali jest one. ogólnie zrozumiałe, tak. Że, tak, że tak chcesz robić. Szczególnie jak masz do rana w drużynie, to raczej chciałbyś tam e, być pewniejszym, że to się uda. Oni tak szukali powiedzieć. wiesz, i one first pick, przeciwnik zabierają tak, tak. z Karnera. I coż tam wtedy? No, on i oni sedzuali, oni byli z sedualizują fizycznego topa. z tego zadowoleni. Orzech Orzech też e, przecież zagra zadaniowo, bo zawsze to lubił. Tak. A więc oni są z tego zadowoleni. E. Problem jest, to... jest taki. Że. Znaczy, jak oglądały jak się te pierwsze mapy, to miało się takie O, cholera. To to kurczę, powiem wam, że tego się nie spodziewałem aż aż czegoś takiego. No, ta pierwsza, ta pierwsza gra zaczęła się właśnie. Tak od banów, jak się spodziewałem. BLG i Aurora i One. No, Bond, tak, nie puszczamy tak. tego. Jeszcze zmanowali tego Jaxa dla, dla Dorana, sobie też w sumie spoko. Po co, Jeżeli już Doran ma na czymś zaskoczyć was, to, to pewnie, pewnie Jaxem. No. Nic innego nie będzie dobrego od tego ziomka. I spoiler alert, nawet ten Jax nie był najlepszy od Dorana w tej serii. No to patrz pan. Ale no, zdziwiło mnie to, że Zeka na jedynce slamuje po prostu sobie Sylasa. Tak. I że można tak zrobić. A, a potem... Wyglądało faza, to jak wariactwo. Cała ja. ta faza wyborów była mega dziwna. BLG bierze... Coś takiego jak zagrali jeszcze z Wayem na MDK. Waj, Ari, dojazd, mega mocny, a jednocześnie zostawiają otwartą popi dla Pinata, która może bardzo mocno to skontrować. I uładują się nagle w, no mam wrażenie, takie ciężkie terytoria, bo Hanła serwowała nam draft, który nie ma jakiegoś gigantycznego problemu z tym, że enemy próbuje w nich zainicjować. Nie wiem o co chodzi z tym draftem, naprawdę. Nie rozumiałem tego. Nie rozumiałem. Oni wszystko postawili na jedną kartę. Jak ci nie wyjdzie to combo to jesteś useless. No. Do tego jeszcze dorzucony jest ten Rumble, który też jest tam po to, żeby dorzucić. No, wszystko na jedną kartę, naprawdę. Jeszcze ta MFka. Ja rozumiem, że tam nie było w zasadzie już strzelców, bo wszyscy strzelali w strzelców w tych banach. Jeszcze ten Ezreal podebrany, i w zasadzie nie wiesz już, co z tym fantem zrobić. No ale. No nie wiem, oni naprawdę wierzyli w to, że tak zostawisz, że możesz zostawić wszystko enemy i ci to combo po prostu siądzie? No właśnie, Zobacz, to jest to, Masz co... Alistara, który macie w dupie jak tak. engage'ujesz, Masz Ezreala, który jest idealny, żeby uciec od engageu. Zeka bierze Sylasa, a ty dajesz mu erkę za erką, co, co jedna to lepsza. Możesz wziąć sobie Rambla. Może żądze Wai, możesz, wziąć waj, możesz mieć Ari. A jak nie, to Relsuje sobie weźmiesz. Możesz wszystko, co, tam, co chcesz, dostaniesz. Jeszcze zostawiasz to wszystko popi. Naprawdę, oni wzięli to combo i powiedzieli: My ich tak skombujemy, że to oni nic nam nie zrobią. Żeby, żeby nieważne, co sobie spikowali, nie patrzmy na nic i tak, i tak tym wygramy. No, to było zaskakujące. Jeszcze to wszystko, ten gnar. Nie wiem. Ostatnio mówiłeś właśnie, że często teamy biorą łąbo Combo, żeby caster powiedział, że będzie wombo Combo i potem ono nigdy tak. się nie dzieje i to jest dosłownie tak. No no tak. No to tak, jest tak, dosłownie tak ale ale że, ale te teamy, o których ja do tej pory mówiłem, to jednak miały takie zastanowienie, że dobra, ale co może być, co może powstrzymać no, no, to łombo Combo, no. wiesz? Tutaj mi to wszystko w dupie. Dawaj tam, niech sobie biorą wszystkie kontry, jakie są na combo. No jedna jedna rzecz to jest draft, a drugi i, i pomysł. A druga kwestia to jest y, egzekucja i mam wrażenie, że Eee, po prostu BLG było mega mierne yy, pod kątem tak. egzekwowania no tego tak, no. kombo. Bo to wiesz, to musi wyglądać w taki sposób, że zaczyna prawdopodobnie bin, rzucając rkę na odcięcie, potem on wjeżdża, potem Sunny Knight, yy, powiedzmy, szukają razem gdzieś tam, wiesz, w niedalekim następstwie czasowym tych dwóch pierwszych umiejętności. Na to elk ma dobrze rkę położyć i tyle. No tylko że. Obrazki, jakie widzieliśmy, to był Shun, który wjeżdża. Tak. Potem Knight próbuje dołączyć, ale Pinat tak. ze Steadfast Presence tak. go y, powstrzymuje, więc tak. Shun kończy sam na tyłach przeciwnika. Pada, Knight nie może dołączyć, musi uciekać Erką. Więc nagle dwa najważniejsze elementy kombo nie istnieją. Albo na przykład bywały sytuacje, że Knight próbuje wskoczyć przez ściankę, a Delight go kulturalnie wypycha z powrotem za tę ścianę y, Alistarem i nigdy tak naprawdę BLG nie zawiązało tej kombinacji, która miała im no dać tak? zwycięstwo. No tak, no tak, no I... pff, Nie wiem. A to nawet blisko nie było. Nie, nie. No to był to stomp. To był taki powolny, hanłowy stomp, czyli e, bierzemy drake'i, bierzemy jakieś tam rzeczy, wygrywamy no. mikrowalki i w pewnym momencie ta kula śnieżna jest tak duża, że już się nie da nic zrobić. I ta pierwsza gra była dla mnie takim, wiesz, fundamentalnym, powiedziałbym, stompem, że miałem obawę, że jeżeli BLG się gruntownie nie przebuduje, no to to może być nawet i 3-0 dla Hele. najlepiej no chodzi przychodzi gra numer dwa i w grze numer dwa Halmo zrobiła coś, co było bardzo ciekawe, bo um, oni wiedząc o tym, że Knight nigdy nie był Jonem playerem i że no. nie zagrał jeszcze ani razu tym Jonem na turnieju, oni bezczelnie, tak. wiedząc, że mają mapę przewagi i mogą eksperymentować, zostawiają Temu Nightowi One do Fersfi. Chcieli sprawdzić. Chcieli sprawdzić, tak. I ja za to nie winię ich. Nie ja, winię też nie. ich ja też nie przesadnie. Ja też nie. Winie za to! Nie grywasz 1-0. Tak. Winie za to, że, że zagrali w to te Ari. I, i, ja po tych dwóch seriach ćwierci uważam, że naprawdę Ari nic nie robi. Naprawdę nie jest to za dobra postać. Ari ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć porażek z rzędu e, na tych mistrzostwach świata ostatnio. Przegrywa wszystko, jak leci. I mam wrażenie, że po prostu jest dużo championów, które dają ci w dużo bezpieczniejszy sposób podobne waliu patrz Oriana, albo po prostu są lepsze, tak jak Jone, eee, tak jak Aurora. Silas, Aurora. To są lepsze piki, po prostu tak uważam. A mega combo z nocturnem się, wydaje się nie rekompensować tego. Eee, no, no, nie podoba mi się Ari, to, to nie była dobra postać na tę serię. Przegrała wszystko, co mogła tutaj, i została po pewnym czasie kompletnie porzucona. Więc ja liczyłem, że Zeka tutaj, widząc, że Knight e, blind pikuje Jonę, że dostaniemy Akali na przykład. W, albo jakiegoś, nie wiem, Yasuo, czy ja coś te, innego. Ja też się zastanawiałem, co szykują, bo to wyglądało... Dobra, Jasuo akurat byłby słaby w Yone, ale, ale nie coś no, takiego ja, Zekowego. Yasuo to przesada, ale chociaż w sumie tak sobie myślę, że. Właśnie może chcie... może może. No bo ja tak zmieniłem. Jak chcecie sprawdzić tego najta, Bo no. to, że oni wam zabiorą tego Jone, to było prawie pewne, w sensie to. Ja wiem, że nie kojarzą się, no ale wam nie oddadzą. No, nie, no muszą, muszą. Muszą, to, muszą. A więc myślałem, że jesteście przygotowani na to, wiesz, że macie już coś. No, ale nie, po prostu Ari, może, może to też jest, wiesz, taka, taka próba, że. A jak standardem, zobaczymy, no. jak, te, jak, on na te, jak on tym Jone sobie poradzi, nie? No, ale no, poradził sobie na tyle, że przegraliście tę mafię. No, Ari, Ari nie za wiele zrobiła, ale tutaj no, trzeba powiedzieć o Doranie, który zrobił no klasyczne, klasyczne zagranie w e, swoim stylu, czyli w sytuacji, w której jego drużyna naprawdę dużo dobrego dla niego robi już na samym starcie meczu, czyli. E, Dajwuje Bina, na leń słapie, tak. e, pali mu wcześniej flasza, potem znowu pinat gankuje. Doran, no naprawdę, dostaje sytuację fantastyczną. Fantastyczną. I musi pójść po zagranie. Okay. Musi pójść po tak zwanego place'a. Wjechał pod wieżę, jak Sun go gankował, upada. Po czym wraca na linię, dostaje ponownego ganka i nagle gra jest skończona. I tak patrzę na to, mówię, ja pierdolę. Tyle zainwestowali w tego Dorana, eee, wszystko miało być dobrze i raz Doranówka poszła i gra jest troszeczkę skończona. No bo to jest, no bo to jest właśnie to, co myślałem Ci nie powiedzieć na startu omawiania tej serii, że są pewne rzeczy, których nie oszukasz. No, no nie, no. Eee, możesz, wiesz, wygrywać draftem, możesz wygrywać przygotowaniem drużyny, jakąś strategią, wiesz, akurat jakimś matchupem. A na sam koniec to jest pojedynek, w którym jedna drużyna ma Bina, tak. a druga ma Pina. No tak, e, e, ale Pinata też ma. No Z tym, że Pinat też jest pół No A Doran, no to niestety, niestety, no porównując go do takiego zawodnika jak Bin, no to on wypada jak amator. No nar racynie to brzmiało bardzo fajnie, nie? że w zeszłym roku mieliśmy Genji z właśnie z Doranem, Pinatem Delight'em, i że wszystko było dobrze w regionie, ale. Dwa razy na turnieju międzynarodowym to właśnie BLG. Na MSA ich walą 3-0 bez gumy. Potem eliminują ich z Worlds'ów yy, Drużyna ich wyrzuca, bo w nich nie wierzą Oni teraz, Fanu Life Esports, zdobyli mistrza, pokonali demony. Jadą na warcy, wychodzą ze Swisa i trafiają po raz kolejny na BLG. I czy to będzie do trzech razy sztuka? Czy uda się pokonać demony? No nie. Nie, nie. po no prostu nie, nie. Doran yy, jest zawodnikiem. Za słabym, za słabym Nabina. Tak. I tyle, no. i tyle, koniec. Po prostu koniec. Nie, ma, nie ma prawa koniec. wygrać on tego jest, zestawienia. Jest. Wczoraj taki bardzo podobał mi się jeden komentarz do mojego posta, który napisał jeden z widzów. Mianowicie to było w odniesieniu do, do pewnego dziwnego przypadku. Pewna dziwna koincydencja się wydarzyła. Mianowicie widz Fryderyk napisał tak: A co, jeżeli to nie Genji czołkuje Kwotersy rok w rok, tylko Mistrz Korei? I teraz Genji się pozbyło klątwy i wygrywał orcy. No i odpisałem, że jest pe pe jeszcze pewien szczegół łączący tegorocznego i zeszłorocznego Mistrza LCK, nawet są dwa takie szczegóły, i daje to do myślenia. Cały czas chciałbym wierzyć, że to nie jest wina Pinata. <głos> <głos> Bo ja lubię. Ja też. Ogólnie. Dorana nie lubię. W sensie uważam, że to jest kasztan i dziwne, że się znajduje w tak dobrych drużynach ogólnie rzecz Oficjalnie i coś nie wygrywa. Oficjalnie Doran zostaje skazany na rok zapierdolu w welsikeju. Tak. W Nongshim Redford. Yy, yy, tak. Do tak. Nongshim Red Force no, za może, karę. Być. Za karę może być. być Tam może być. Ale wiesz, gdzie najchętniej bym go wysłał? No. Do Katie Rolster. Bo to by pokarało i drużynę, i zawodnika. No, a on za, takie, za taki performance, to on nawet mógłby w rok pograć. No, ja, a rykoszetem ryko <laughs> dostałby jeszcze wymaginowany. No to już byłbym naprawdę Ej, zachwycony. a myślisz, że jakby Doran przyszedł do LEC, to byłoby widać, że jest kozakiem? No byłby kompletnym Ciekałem? kozakiem, myślę. Ja myślę, że tak. Ciekaw jestem. Serio, Doran by orał. No, nieironicznie Doran byłby top 1, top 2 top linerem w LECu. Naprawdę. Może tak Serio jest. by tak było. Myślę, że przeceniasz yy, dzięciołów, którzy grają w naszej lidze. Nie, nie, w ogóle nie przeceniasz, ja się tylko zastanawiam. To, że to, to są dzięcioły, to ja wiem dobrze. No. Um, więc tak, więc y, jest ta druga gra, Doran nie daje rady. Y, nabina robi dziwnego playa, wszystko się sypie. No i widać było, że tak jak ogólnie na całym tym turnieju jest tendencja, że BLG z każdą mapą się rozpędza, tak tutaj też w tej serii to było widać. Gra trzecia z kolei. To BLG, które zauważa pewien problem, który może mieć Hanno Alive Esports. I tak jak w pierwszej grze z residu BLG zwanowało Aurora, Jone, Jax, tak w grze trzeciej nagle ten Jax przechodzi otwarty. Tak. Przychodzi też Silas, więc Hanua Life musiała odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: czy wyżej cenimy Naita, e, Zekę na mm, Silasie, czy bardziej boimy się Bina na Jaxie? No i uznali, że bardziej boją się Bina na Jacksie. No bo jeżeli wzięliby tak. e, sobie Salasa, no to Bin dostaje Jacksa, tak. więc trochę musieli wziąć e, Jacksa dla Dorana. E, no tylko, że wtedy okazuje się, że Knight również może wyciągnąć Silasa. I ten Sylas był chyba nawet jeszcze lepszy niż ten od Zeki. No chyba tak, no ale to i tak. W sensie. No niestety ta mapa już ich pogrzebała troszeczkę, bo ona pokazała, że tu się nie ma czego bać. Nie, ogólnie nie. rzecz biorąc. Ten Jax, No useless. Nic, no w pewnym momencie był ponad 3000 do tyłu względem Bin. Tak. Bin na Gnarze 6,08. Tak. I co jest piękne i, i urocze, w ostatnim meczu serii zamieniamy ten matchup. Doran gra, e, tak. gra Gnarem, Jax, Bin gra Jacksem. No I nagle tak... tak okazuje się, że w obu tych meczach Bin jakoś tak ma większy <laughs> Dla, impet. Dlatego mówię, że ta mapa ich pogrzebała, no bo już nie masz się czego bać. I jedyne co. To w tym momencie nie zmieniać banów, tylko no. wymyślić jak zatrzymać Sylasa. No. No i niestety, kurwa, wymyślili. No. E, Shun wskakuje w tej czwartej grze na e, swoją killer. Jest, to jest. To był statement. Wszyscy już zapomnieli, że on no. w ogóle tym gra. E, ale kurczę, ten ostatni mecz był tak bliski. Hanua jak najbardziej miała prawo go wygrać. Gdyby nie po prostu geniusz mechaniczny LK, znowu tak. tak samo jak na Gitu, to kto wie, co by się stało? Bo ten play na Baronie. Gdzie on tam trzech wyklikał, jak kompletny szef, no to znowu jedno z najlepszych zagrań mechanicznych na ten porcach. No i też to, co się wydarzyło, to, że on dostał te zabójstwa, przyczyniły się do tego, że on bardzo szybko zdobył wszystkie itemy, jakie tylko mógł. Tak, tak. tak. <laughs> Jeszcze z tym Zefirem i to wszystko, tak się patrzyłem na ten build, Ty chyba nawet na. Kaście, ja o tym wspominałeś, że tak się patrzę na ten build i myślę o Jezu, no i co teraz? No nie, nie dało <laughs> się Jak zabiera. to teraz zatrzymać? Nie, nie, ciężko było. E, no a wiesz, a ciężko było jakkolwiek e, tego Elka złapać, bo nawet jeśli złapiesz, to on dostaje jeszcze Erkę od Kinred. cały czas dookoła jest ten e, e, ohydny e, Knight, e, który cię stunuje, podrzuca, e, tauntuje. E, jeszcze Erka od niego, no, no ciężko było już z tego wyjść. Szkoda mi trochę Vipera z tego wszystkiego. Bo to jest bardzo dobry strzelec. Być może na, najlepszy. No. Trzeba było powiedzieć liberum veto na wybór to no. No tak, Bo, no tak, bo no ten no mecz. Tak, no. niech, niech was ten tutaj e, nie zmylą słowa na temat innych zawodników. To to był znowu mecz, w którym Doran miał swój momencik. E, I to był moment na tym pamiętnym baronie na Sorze. Gdzie Doran najpierw szuka Frankie z mega formą, dostaje tak. troszeczkę. Troszeczkę ciosów na bani, musi wycofać się do bazy, steleportować, a więc on idzie nie, wraca, pojawia się na miejscu, nabija formę Mega I chce wjechać w Elka Znowu go tam jakoś Reczką yy, przećwiczyć no, Niestety nie doliczył kolega Dolan, nie doliczył i Kaisa Z auto atakowała go na śmierć, zanim się przemienił w Mega Gnara No, no i padł po prostu wiesz, najbardziej kluczowym momencie walki w taki debilny sposób. No właśnie, taki sposób jak pada tylko Doran z tych zawodników z czołówki LCK, LPL. To jest niesamowite. No. Jest taka strona chińska, nazywa się Hupu Esports, na której ludzie wystawiają noty. Jest to chińska strona. No jest. Chińscy fani za tę grę Doranowi wystawili notę łącznie 8,7 za tę ostatnią. I była to najwyższa nota ze wszystkich zawodników HL, -e. i pisali mu w komentarzach bracie do ranie: proszę nie idź nigdy na emeryturę. No i te dziesiątki, no cóż, em, chyba idzie, idzie wysnąć wioski dlaczego akurat no taka nie, nota. No, niestety było widać. no Widać. To jest najgorsze, już w League of Legends, jeśli ty gołym okiem widzisz, że ktoś jest po prostu gorszy. no, no. no gołym okiem W finale mistrzostw świata. Widać, że masz, że, że po prostu topem przegrywasz gry. No, to, to już trzeba umieć, no, po prostu. No. Zeka i Viper robili co mogli, naprawdę. Zeka tak, to po tak. prostu, no, grał jakby, jakby życie jego od tego zależało. No. Ale, no, nie dało się, no, po nie, prostu się nie, nie dało. Nie, dało się, nie da się przeskoczyć tego, po prostu za duża, za duża różnica, no, no. za duża różnica. Gdyby tam jeszcze grał, nie Bin, ale jakiś taki toplaner, który, wiesz, nie jest Czołowo postacią, nie no, jest no, gwiazdą. No. To to przechodzi wtedy, nie? Bo Doran sobie coś tam, właśnie, gnarem poklika, coś tego, ale kurwa, jak on trafi na takiego Bina, no to jest za dużo, no. no za e... dużo na niego. No co? Ten e... Mirror Matchup na koniec, zamiana Bociana pokazała nam, że no niestety kurwa jest źle. Mm. <laughs> y, BLG. Jeszcze na niego, jak to Wojtek Hada i mówi. Obsrał nas! <laughs> coś tam wiesz? O na nas u oh, nas nice. i tak dalej. No. Przynajmniej BLG gra na takiej fantazji, na jakiej chcieliśmy. To już jakby możemy powiedzieć, dobra. Skończyło się narzekanie. BLG jest estierem na tych łodziach. I prawdopodobnie to losowanie na Weibo, które powinni zmiażdżyć. No powinni je zmiażdżyć. Prawdopodobnie daje im finał takie losowanie i ta chińska drabinka. A więc Chiny będą miały swojego reprezentanta w Finale na pewno przynajmniej jednego Z drugiej strony braketu mają tylko Top Esports Które dzisiaj gra na T1 No i tutaj na sam koniec tego odcinka yy, Szybka predykcja od serca Jaki dzisiaj wynik meczu yy, 3-0 T1 3-0 T1 Dobra. No ja powiem 3-1 do 1, Top Esports no i... To, oh, I to są fajne predykcje no. Bo one są kompletnie inne Tak, tak to mi się podoba. No dobra, ale i... w tym meczu nie da się dobrze przedstawić. To, to jest to jest. Ja nie wiem, jak patrzeć na to spotkanie, naprawdę. No, no. I w, i, to jest nienormalne. Ja wierzę i w, twój, i, i w, i w twoją i moją predykcję teraz. Tak, ja tak samo. No, ja tak samo. <laughs> no dobra, to było na tyle dzisiaj. Ej, godzina 20. Koniec tego dobrego. Do widzenia. Trzymajcie się.